Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy po dłuższym czasie. No ale już jesteśmy. Przed nami ostatnie dwa spotkania, dzisiejsze i jutrzejsze. Ponieważ nie wszystko poszło tak zgodnie, jak żeśmy tam planowali, to dzisiaj pogadamy wieczorem, czego żeśmy nie zdążyli zrobić i co powinniśmy dorobić, żeby nasze spotkania miały tworzyły taki zamknięty cykl. Trochę Was witamy w takim nowym anturażu. Z tyłu mamy takie wystawę prac poplenerowych. Jak wiecie, ale robimy od 30 lat plenery. No, w tym roku się nie dało zrobić pleneru takiego fizycznego, więc był plener cyberplener, którego leitmotivem jest obraz Marleny, pani w tej zielonej maseczce. I to, co widzicie za nami, to jest taka wystawka części prac, bo nie mamy takiego szerokokątnej kamery, żeby pokazać wszystko, ale no, to właśnie tam ptak dziwak i halinki z Lęborka, taki dyptyk i po lewej stronie święta Rozalka, co nad nami czuwała, nie pozwoliła nam przechorować na amen. Tak. I cóż, ja zapraszam, tak przy okazji, zapraszam Was na nasz kanał na YouTube, gdzie można obejrzeć relacje z tego cyberpleneru. Premiera była dwa dni temu. Tak się dosyć ludziom podobało, więc zapraszam, jeśli mieli ochotę, to można obejrzeć. I w przyszłą sobotę również. Dzień dobry. Również na YouTubie, na naszym kanale, tam Kaszubski Uniwersytet Ludowy i przez Facebooka też będzie można obejrzeć pierwszy festiwal sztuki nieoczywistej, który robimy razem z fundacją, którą robi fundacja, aby się chciało chcieć. Jeszcze tutaj biorą Piotr Zatoń, a my tam jesteśmy współpartnerem. Licząc na dłuższy czas realizacji i że ta impreza wejdzie do naszego programu. No dobra, ale jesteśmy nadal w nurcie pedagogiki ignacjańskiej, integralnej, prawie na sam koniec naszego cyklu. To ja już przestanę ględzić i oddam głos naszemu drugiemu prowadzącemu, Zbigniewowi Kruszewskiemu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak, ostatnio mówiliśmy jeszcze o działaniu, o nauczycielu w działaniu, tak, mówiliśmy troszeczkę o mowie ciała, a dzisiaj takie dwa elementy połączone, ewaluacja i refleksja. Oczywiście rozumiemy, że te pojęcia są bardzo bliskie sobie i w tej pierwotnej jakby duchowości ignacjańskiej właściwie ewaluacja nie występowała jako pojęcie. Zresztą co tu dużo mówić, ja pamiętam też czas, kiedy nie występowało, mówiło się ocena, kiedy zaczęło się stosować taki termin ewaluacja, to wiele osób, ze mną zresztą włącznie, sarkało na to, że co to tam wprowadzać, jakieś słowa dodatkowe i tak. No ale oczywiście z czasem, jak gdyby to wszystko się wyjaśniło i gdzie stosujemy takie pojęcie. Natomiast w tej pierwotnej właśnie duchowości ignacjańskiej, bo od tego zawsze zaczynamy, to była podstawa. Dzisiaj zresztą też jest, czyli taka samoświadomość i nieustanna refleksja nad sobą, która to refleksja oczywiście prowadziła do nieustannego wzrastania, czyli do takiej autoformacji, że takie słowo tutaj wymyślę na poczekaniu, do formacji własnej. I już w tej książeczce, którą tutaj pokazywałem, czyli w ćwiczeniach duchownych, to mam takie ładne wydanie, Ignacy, on proponuje. Tutaj nie wiem, czy to jest widoczne. Chodzi o to, zobaczyć, czy będzie widoczne. On proponuje, proszę Państwa, nie mogę nacelować na kamerę, o teraz chyba. Czekaj. Żeby o zgrozo dwa razy dziennie przeprowadzać rachunek sumienia. Ale nie jest to takie bicie się w piersi, tylko po prostu praca nad sobą, nad tymi rzeczami, które chcemy wyeliminować u siebie. Na przykład niech to będzie palenie papierosów. I dwukrotnie, po obiedzie i po kolacji, tutaj w taką, tu mamy taki diagram jakby, są dni tygodnia wypisane wszystkie. Czekaj, dwukrotnie mogę trafić.
Czekamy chwilę. No i tak jak było widać. Tak? Dobrze. Czyli tutaj są wypisane dni tygodnia, niedziela, poniedziałek, wtorek i tak dalej. Przy każdym dniu tygodnia są dwie linijki. I w każdy dzień, dwukrotnie, my na przykład postanawiamy sobie, że nie będziemy palić papierosów albo mówić pewnych słów, na przykład anglicyzmów, tak? I teraz po obiedzie my sobie liczymy, ile razy, ile tych papierosów spaliliśmy, albo ile razy powiedzieliśmy takie słowo i nie zapisujemy ani liczby, ani niczego, tylko robimy kropki. To samo robimy po kolacji. W związku z tym proszę zauważyć, że po tygodniu, gdyby te końcówki tych kropek połączyć, to tutaj by nam wyszedł po prostu diagram. Prawda? Jak to się układa? Czy to w ogóle ten diagram spada? Ta liczba tego, tych naszych tam wystąpień, czy nie? Także już wtedy, te kilkaset lat temu, mamy jakieś tam próby takiego jakby graficznego, tak? Zapanowania nad refleksją. No i oczywiście ta refleksja będzie obecna w szkołach jezuickich. Tak jak ostatnio mówiliśmy, teatr jest odbiciem tego działania, tak? Tego elementu zwanego działaniem. Tak, drugą rzeczą charakterystyczną, drugim elementem charakterystycznym dla szkół jezuickich, właśnie jeżeli chodzi o refleksję, był po prostu nauczanie retoryki. I jeszcze do niedawna w gdyńskiej szkole byli zatrudniani aktorzy, i to tacy wybitni aktorzy gdańscy, którzy uczyli retoryki, czyli sztuki mówienia. Jeżeli pamiętacie Państwo przywoływanego już tutaj Paska, no to on właśnie wyszedł z taką umiejętnością mówienia. Co prawda u niego to był taki przerost trochę formy nad treścią, tak? Jak to kiedyś się mówiło o baroku w ogóle. Czyli on umiał dużo mówić i bardzo uczenie, także go nikt nie rozumiał, o niczym też, nie? Ale uczono tego. I teraz to jest ta strona jezuicka. Ja dzisiaj właśnie chciałem pokazać dwa źródła. Jedno współczesne w miarę, z przełomu wieków, jezuickie. To jest taka metodologia uczenia się ojca Żmudzińskiego. A druga, jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Proszę zobaczyć, refleksyjny praktyk w działaniu, tak? Już w tym podtytule mamy te elementy, o których my ciągle mówimy na naszych zajęciach. Natomiast autorką jest pani, która nie jest jakąś tam związana z edukacją jezuicką. Nawet powiedziałbym, no może nie wprost przeciwnie, ale z czymś, co najczęściej w oświacie katolickiej się niechętnie przyjmuje, czyli z tak zwanym NLP. I ona uważa, że właśnie też powinno się zawsze dążyć do takiej świadomej kompetencji, przemyślanej, refleksyjnej i tak dalej. I w związku z tym, obydwa te źródła, dlaczego ja je zestawiłem? No dlatego, żeby właśnie pokazać, tak, tę równoległość taką. To, że te różne elementy, które już od dawna były u jezuitów, one też się pojawiają w innych teoriach nauczania. I teraz i w jednej, i w drugiej teorii pojawiają się takie namowy, sugestie, żeby nauczyciel prowadził taką właśnie autorefleksję ciągłą, która pomoże mu wzrastać, rozwijać się. I u ojca Żmudzińskiego to jest diariusz nauczyciela. Diariusz, czyli oczywiście dziennik nauczyciela, i nauczyciel odpowiada sobie, tak, to jeszcze można prosić o to. Jasne. W momencie poczekamy, prawda? Ja się pogubiłem tutaj, ale już się ogarniam. O, tak, to widzą Państwo, tak? Mam nadzieję. No, to jest poprzednie, tak. Tak? Czekajcie, co tu jest. Możecie nam potwierdzić, czy widać na Waszych ekranach prezentację PowerPointa, czy... Widać. Diariusz nauczyciela, tak? No to bardzo dobrze. No i teraz tutaj ojciec Żmudziński, on namawia, żeby nauczyciel, zwłaszcza ten młody, po każdym dniu pracy, po każdym jakimś tam epizodzie, wydarzeniu,
On sobie zadawał takie pytania, odpowiadał na nie, najlepiej pisemnie. No i tak jak widzimy, tak, co się wydarzyło, czego oczekiwałam, czy oczekiwałem, jakie poruszenia wewnętrzne, czy uczucia, emocje to we mnie powoduje, jakie mam w związku z tym pytania, co zmieniłbym, gdyby ta sama sytuacja wydarzyła się po raz drugi. Tutaj, jeżeli pamiętamy tę dynamikę ignacjańską, to widzimy, że on według tego schematu ustawia te pytania, prawda? Doświadczenie, refleksja, działanie i tak dalej, ewaluacja. Czyli no, co się mogło wydarzyć, no nie wiem, uczeń tam na przykład powiedział brzydkie słowo do nauczyciela czy coś takiego. I nauczyciel to musi zreflektować. Państwo już sobie pewnie gdzieś tam wewnętrznie zadają takie pytanie, kto ma na to czas, prawda, za każdym razem. Dlatego ja tutaj zrobiłem tę uwagę, że to jest raczej kierowane do młodych nauczycieli. I teraz, jeżeli można, tę kolorową taką. I teraz to, jak przypominam, to jest źródło jezuickie, tak? Dlatego ono ma taki podtekst lekko religijny tutaj. Teraz ojciec Żmudziński zastanawia się, dlaczego w ogóle warto prowadzić diariusz, tak to sobie nazywa, czyli ten dziennik, aby zapisywać istotne informacje, aby snuć refleksje. No to musimy wyświetlić, bo nie ma tego źródła. Tak, widzimy. No tak, jak? Widać. Aby zapisywać istotne, no ja nie bardzo widzę, ale o teraz, aby zapisywać istotne informacje, aby snuć refleksję nad własnym życiem, aby mieć okazję do twórczego myślenia, to słowo twórcze to jest bardzo istotne, aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji, aby bardziej duchowo podchodzić do życia, aby w trudnych chwilach przelewać uczucia na papier, aby bardziej zintegrować wszystkie aspekty naszego życia. O tym też mówiliśmy, prawda, że tutaj nauczaniu ignacjańskim się cały czas zwraca uwagę na taką złożoność człowieka, na to, że ta formacja, to magizm dotyczy różnych dziedzin ludzkiego życia. To jest też to, o co zahaczaliśmy przy tej teorii wielu inteligencji, która nie jest jezuickim wymysłem, że człowiek, no, przepraszam, uderzę w mikrofon, tutaj się tak ekscytuję, że człowiek składa się nie tylko z umiejętności czytania i liczenia, ale również ma różne inne aspekty, prawda, swojej osobowości. Aby rozmawiać ze sobą oraz z Bogiem. To wydaje się tutaj autorowi tej publikacji wszystko bardzo istotne. Ja mam taką refleksję, tak się zastanawiam, bo ta refleksja mnie tak nachodzi od wczoraj, a czy ja mogę to powiedzieć tutaj, panie prezesie, refleksja dotyczy lektury, bo jedna znana piosenkarka i napisała niedawno dość popularną, myślę, książkę, taki tam szereg felietonów. I ta książka była popularna, miała duży nakład, w związku z tym napisała następną książkę. I ta następna książka, ona dotyczy właśnie, jakby no, ma około 50 lat ta kobieta, raptem, nie wiem czy w całości, bo ją niestety gdzieś tam zarzuciłem w połowie, ale takich przeżyć duchowych, że ona zastanawia się nad sensem życia, nad sensem zbierania przedmiotów, nad sensem istnienia w sieci internetowej i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że to jest przykład na to, że człowiek bez względu na to, jaki ma światopogląd, bo nie podejrzewam, żeby to była osoba taka związana jako światopoglądowo z Kościołem katolickim mocno, no to te potrzeby duchowe ma, prawda? Dlatego tutaj ta duchowość też się pojawia u ojca Żmudzińskiego. Ja proponuję, żeby, przepraszam, znowu w mikrofon trafiłem, żeby coś takiego sobie codziennie zapisywać. Teraz odwrotnie. Pani Taraszkiewicz w tej książce, tutaj pokażę, o, bardzo fajna książeczka zresztą, jeszcze raz pokażę, ona radzi, żeby prowadzić, to będzie następny ten obrazek nasz, notes refleksyjnego praktyka. Notes refleksyjnego praktyka. I teraz ja wybrałem tutaj takie różne elementy, które ona proponuje, takie pytania, które ona proponuje zadać sobie jako otwierające tę refleksję, które pomogą nam właśnie być bardziej refleksyjnym praktykiem, lepiej uczyć w związku z tym i chyba lepiej się czuć w swoim zawodzie. Czyli pierwsze z tych pytań, które ja nie wszystkie tutaj przytoczyłem, nie wszystkie tutaj wypisałem. Pierwsze, dlaczego wybrałaś albo wybrałeś ten zawód?
To uważa ona, że z podstaw refleksji. Każdy nauczyciel powinien wiedzieć, dlaczego. Ja bym odpowiedział krótko, nie pamiętam. Nie pamiętam, proszę Państwa, dlaczego, tak? Myślę, że trochę to moje autorce popsuło tutaj szyki, naruszyło. Przypomnij sobie siebie sprzed lat, kiedy wybierałeś, czy wybierałaś ten zawód. Jakie były Twoje marzenia, plany, motywacja pracy w tym zawodzie? Największy sukces, porażka, najbardziej zabawne wydarzenie. Są to interesujące pytania, myślę, bo rzeczywiście, zastanawiałem chwilę, największa porażka, no to oczywiście, jak to w naszej sytuacji, można by tam pewnie kilkanaście wymyślić takich porażek, natomiast największy sukces, no trudno jakoś to jest ustalić. I one tam następne pytania stawia, jak nie będę wszystkich czytał Państwu, bo rozumiecie Państwo, ja tego nie powiedziałem, to my nie polecamy tego jako metody akurat, żeby stosować taki, taką formę refleksji. Ja już z praktyki wiem, że nie jest to proste, delikatnie rzecz ujmując. Tak po prostu ilustrujemy w ten sposób samo zjawisko tego, że wiele takich szkół pedagogik zaleca refleksję i próbuje znaleźć różne metody na to, jak tę refleksję prowadzić. I ona zadaje szereg następnych pytań, a dojeżdża do takiego, gdybyś był albo była swoim uczniem, jak byś chciała być nauczanym albo nauczaną? Czego byś chciała najbardziej? I czy uczysz tak, jak sama byś chciała być uczona? Albo jak sam chciałbyś być nauczany, oczywiście, tak? Traktowany. Czy uczysz tak, jak sam chciałbyś być traktowany? No to jest takie pytanie trochę, powiedziałbym, demagogiczne, bo nie, ja nie chciałbym być tak uczony, jak ja na przykład w tej chwili pracuję, ale no to nie zawsze jest ta refleksja związana z moją działalnością, prawda? No bo jest taka sytuacja, jaka jest, taki kontekst, pandemia i tak dalej, takie czasami możliwości techniczne i nie zawsze to od nas zależy. No i tam potem trzeba sobie postawić ocenę. Oczywiście nauczyciel jest nauczony, czy był uczony, żeby stawiać ocenę. Przechodziliśmy różne kursy profesora Niemierki, może jeszcze Państwo pamiętają takie publikacje i kursy, jak to układać testy, jak oceniać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawsze mnie interesuje jedna sprawa, bo my skłaniamy też uczniów, a może przede wszystkim uczniów, do tego, żeby oni dokonywali pewnej ewaluacji czy refleksji. I teraz właśnie ja myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim zacząć od tego, że trzeba im dać jakieś narzędzia, nauczyć ich tego, prawda? Jak oni mają tej ewaluacji dokonywać własnej osoby, nie powinni zająć. Po co to robić? No. Po co też, ale jak? Ja może nie zwrócę się w razie. Ja powiem Państwu tak. Zawsze mnie też, jak pracowałem w szkole jezuickiej, napaniano do tego, żeby uczniowie oceniali lekcje. Ja się zawsze buntowałem. Bo jakie uczeń ma kompetencje do tego, żeby oceniać lekcje? Tak? Oczywiście, no... Może słuchać oceny, znaczy samą ocenę swojej. Najpierw trzeba by mu na przykład przybliżyć. Ale takie ogólne, tak? Ja za chwilę, może pokażę następny obrazek. Tak, i tam, ja za chwilę wytłumaczę, co to jest, ale widzimy taką emotikon, taki stan emocjonalny ucznia w momencie rozpoczęcia zajęć, prawda? I teraz czasami uczeń rysuje też swój stan emocjonalny w momencie końca zajęć. I oczywiście jak to wygląda, no jeżeli on zaczyna w ten sposób, to kończy jeszcze gorzej, tak? Jeżeli zaczyna uśmiechnięty, to kończy tak jak tutaj. I zawsze mnie to zastanawiało, no właściwie ten uczeń tego dokonuje na podstawie jakichś tam powierzchownych emocji tylko. Jest uczniem, więc z założenia no, nie będzie chyba zadowolony i jakiś tam bardzo roześmiany po 7 czy 8 godzinie lekcyjnej. I to taka właśnie ewaluacja troszeczkę od drugiej strony robiona, tak? Ten uczeń właściwie nie wie, co się od niego chce. Nie wie się. Tutaj opowiadałem się taką anegdotę, jeszcze przytoczę. Ta ewaluacja w szkole jezuickiej miała dotyczyć twojej kompetencji. Nie jego samopoczucia, tylko tego, jak on ocenia. To za chwilkę jeszcze powiem, dobrze? Przy tym zeszycie, jeszcze do tej strony dojdziemy. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć, ja to wypowiadałem chyba, chociaż nie jestem pewny, pracowałem na Łotwie.
Tam chciałem też takie nowoczesne metody wprowadzać i na przykład sekretarka została zobowiązana przez dyrektora, który przeszedł jakieś tam pewnie też szkolenie, żeby zawsze wystawiać, wszyscy pracownicy, no ale z sekretarką myśmy się spotykali najczęściej, wystawiać takie obrazki czy zdjęcia, w jakim ona jest nastroju. Więc tam jedna była taka sekretarka, która od rana do wieczora, dzień w dzień, od poniedziałku do piątku, ona zawsze miała taką, tu nie wypada użyć takiego słowa, ale po prostu bardzo zdenerwowaną twarz. Cały czas. I no tak, no bo ona, jej powiedziano, co ona ma robić, ale nie towarzyszyła, myślę, temu żadna refleksja. Tylko ona po prostu nienawidziła swojej pracy, nie lubiła nauczycieli. Nie lubią nauczycieli z Polski też tak na marginesie. I wiadomo, że jak nauczyciel z Polski przychodził do niej, to chciał coś po polsku z pretensjami i tak dalej, pewnie. Znaczy z pretensjami, znaczy z roszczeniami jakimiś. I ona od razu pokazywała, że tutaj nie podchodzić proszę, bo ja jestem w humorze. Czyli ja może troszeczkę zamieszałem, ale chodzi mi o to, że jak gdyby ona pokazuje pewien znak, ale za tym nie idzie żadne działanie takie, jakaś głębsza refleksja, która nie wiem, z czego ma wynikać, z medytacji, z właśnie autorefleksji. Po prostu z refleksji. Tak, no tak. Nie no, bo sens ewaluacji jest taki, żeby ona służyła czemuś praktycznemu, bo inaczej ona nie ma sensu. Znaczy, żeby była powodem do tego, co my mówimy, ale z refleksją. To było to bardzo praktyczne, bo ja bardzo rzadko chodzi do tej pani. No tak, ale mówimy o z jej punktu widzenia, znaczy, co dla niej miało. Nie był to wyraz protestu przeciwko warunkom nieludzkiej pracy. No, tak. To była miejscowa osoba. Tak jest. Dobrze, czyli tak, teraz to, co mamy tutaj na ilustracji, co Państwo, Panie chyba, tak? Panie i Panowie. Tak, Państwo widzą. To jest z kolei zeszyt, kartka z zeszytu, jak na dole widzimy podpis myślącego ucznia, proponowana przez ojca Żmudzińskiego. Ale właśnie tutaj znajdują się różne elementy związane z refleksją. Czyli mamy takie elementy tradycyjne, jak temat, tam gdzieś pewnie data powinna się znaleźć. Mamy ten stan emocjonalny ucznia w momencie rozpoczęcia zajęć. Ja wprowadziłem kiedyś takie, tak? Na jednym z przedmiotów nie na języku polskim, tylko właśnie na metodologii uczenia się, w takie zeszyty uczniowie prowadzili, gdzie były tak strony podzielone, jak to widzimy. No i tak jak powiedziałem, to mimo, że to były ikonki z początku lekcji, to one właściwie odzwierciedlały, która to była lekcja. Na pierwszych lekcjach i na ósmych lekcjach była to zawsze smutna minka i zmęczona, a w środku różnie by było. Pytania otwierające temat, anegdota, cytat dotyczący tematu, to należy właściwie do takie motto lekcji, do prowadzącego, no bo uczeń, no skąd on może wiedzieć, to jezuici też zalecali współcześnie już zawsze, żeby wprowadzać takie trochę barokowe jakby otwarcie, oni mówili set induction na to, czyli wszystko set induction, tak, indukcja, tak, przepraszam za angielszczyznę moją taką. Czyli tak jak ksiądz w baroku na przykład wchodził na mównicę i wyciągał czaszkę, tak, rzucał ziemię, tak wygląda wasze życie, czy tam nie wiem, dzban, to jest taka scena w Biblii, że tam prorok dzban rozbija i mówi, to jest wasze życie, czy skróć strzelali. Tak samo on uważał, że każde kazanie współczesne albo każdy wykład powinien się rozpoczynać od właśnie takiego mocnego wejścia. No to ciekawe, bo to Czesław Miłosz opowiadał o wykładach na Berkeley, który był dotknięty, powiedział, że cała bieda polega na tym, że wszyscy oczekują, że on na początku wykładu powinien wyjąć królika z kapelusza. Tak, tak, tak. Coś wstrząsającego powiedzieć takiego. Tak. Słuchajcie, jutro mamy ostatnie zajęcia i pewnie trochę pozwolimy sobie przedłużyć je. A tymczasem żegnamy was. Dziękujemy bardzo. W cudownych nastrojach. Z Wieżycy, miłego wieczora i do jutra, do usłyszenia.